Wdrożone w mazowieckich powiatach rozwiązania organizacyjne umożliwiały właściwą realizację zadań w zakresie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Powiatowe centra pomocy rodzinie pozyskiwały wiedzę o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, co umożliwiało ustalenie hierarchii zadań dotyczących rehabilitacji społecznej oraz właściwy podział środków przewidzianych na ich realizację. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykorzystywano zgodnie z prawem oraz gospodarnie. Natomiast ze względu na ograniczoną ich ilość w poszczególnych powiatach ustalono dodatkowe zasady ich przyznawania, dążąc do objęcia pomocą jak największej liczby osób z niepełnosprawnościami według jednakowych i transparentnych zasad. Wprowadzanie tych zasad odbywało się jednak bez podstawy prawnej, w związku z czym nigdy nie wystąpiła o dokonanie stosownych zmian w przepisach prawa.